Gąry wywiad RMF FM. Paweł piskorski, od dziś sojusznik Aleksandra Kwaśniewskiego w Europie Plus. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Po co wsiadać na tonący okręt? Nie widzę żadnego tonącego okrętu. Znaczy, Europa plus rzeczywiście yy, po, kończy okres niemowlęcy, taki okres, w którym się bardzo niezdarnie raczkuje, chodzi i się troszkę obija o meble i, i zaczyna się swoje to, dorosłe ten funkcjonowanie. niemowlak był wyjątkowo nieporadny. Jest wyjątkowo nieporadny. No bo rzucono go od razu na głęboką wodę, to znaczy na wodę weryfikacji z oczekiwaniami. Oczekiwania w stosunku do Europy Plus, Kwaśniewskiego i ludzi, którzy tam skupiają były takie, że wszyscy uważali, że od razu będzie biegał. A on po prostu musiał przejść okres raczkowania pan, i wydaje na... mi się, że dzisiaj to się kończy. Znaczy... Na Titanicu też nie widzieli góry lodowej, a jednak się z nią zderzyli. Ale to wydaje ja, mi się że Ja tak widzę o... trochę, że pan będzie takim trochę Leonardo DiCaprio. Oczywiście można tutaj y, f, filmowe analogie przywoływać, ale zdecydowanie jednak upieram się przy tym, że okres raczkowania się kończy i y, od dzisiaj, mam nadzieję, zaczyna się normalne funkcjonowanie. Ale widzi pan, że ten cały krótki żywot Europy Plus to jest pasmo niepowodzeń, nieporozumień, konsekwencji, wpadek i błędów. Zgodzi się pan z tą oceną? Zgadzam się z oceną taką, że jest pasmo nieporadności wynikającej nie z błędów, czy nawet z zaniechań tych ludzi, tylko z tego, że to był wszystko projekt niewymyślony. To znaczy, to było tak, że i ci ludzie do końca nie byli dogadani, co chcą robić i, i nie było jasne o co chodzi, więc mam nadzieję, że ten co, okres się po kończy. Po co go było robić tak szybko? Aleksander Kwaśniewski uznał, wydaje mi się, że w jakiś sensie słusznie, że y, trzeba... Stosunkowo szybko dać sygnał, że on nie porzucił polskiej polityki. Ale po co no, mógł czekać być... jeszcze dzisiaj? Mógł sobie jeździć po Kazachstanach i Ukrainach, to jest a polska, polska polityka mogła ja uważam, że dobrze, że on sygnał taki, że w Polsce nie dzieje się dobrze i że on chciałby uczestniczyć, chociaż nie jako kandydat na premiera, w zmienianiu tego, że wydał z siebie szybko. To, że to było jednocześnie nieprzygotowane, to absolutnie no jasne. No, 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 no tak, tak, tak było. Mam nadzieję, że od tego momentu się to zmienia. Jeden malutki Paweł Piskorski, wszystko to teraz odmieni. No malutki, malutki. Ja wiem, panie redaktorze, że tutaj z żartami to, ale yy, yy, mam nadzieję, że. Yy, malutki wiekiem. Yy, malutki tak, ale. P, p, Mówiąc zupełnie poważnie, to mam nadzieję, że, że będziemy w stanie w tej chwili nadać dynamikę, która odpowiada powadze tego projektu. bo A to ma jest Pan rzeczywiście... jakiś pomysł na wzmożenie i ożywienie Europy Plus? No i oczywiście nie powiem o tym. No dlaczego? Szczerość przede wszystkim. Towarzyszą, tak, szczero, szczerość jest, jest normą w naszym, w naszym środowisku. Nie, no poważnie to do wyborów mamy 12 miesięcy, do wyborów europejskich, potem do następnych. To, co, co zdecydowanie można powiedzieć, to jest to? Po pierwsze, jest tam miejsce też w Europie plus dla liberałów. To nie jest środowisko, które się będzie ścigało Czy o rozumiem, to, o pan to będzie kto jest liberałem teraz. Ja jestem jednym z liberałów, oczywiście. Zna pan mnie na tyle długo, że wierzę że ja po prostu się już na starość nie zmieniam. Czyli ja zawsze byłem liberałem i, i to oznacza, że z, mogę współpracować z Aleksandrem Kraśńskim i innymi, ale swoich poglądów nie zmieniam, bo no dzisiaj to Donalda. Tuska. Pan dzisiaj wchodzi na pokład z ludźmi, którzy chcą na przykład obowiązkowych badań księży dających komunię świętą nie jest to żadnym stanowiskiem Europy Plus. Ani... No ale, ale w Europie e... Plus są ci ludzie, bo tak, to są działacze to są ruchu ludzie. Palikota. Tak, tak, tak są, są, absolutnie. Nie no podzielam takiego poglądu i nikogo ja nie będę wyrzucał, bo to nie są ludzie z, mojego, z mojej partii no ale politycznej. Ale to Palikot się ich pozbędzie w którymś momencie? I to jest pytanie do, do Janusza i proszę mu to zadać. No ale... e, ja nie podzielam takiego poglądu. Uważam, że jesteśmy w stanie w bardzo mądry sposób docierać do zawiedzionych ludzi, którzy uważają, że Platforma naskładała masę obietnic i tych obietnic nie no. Namówi nam mówi pan Kwaśniewskiego na start w wyborach? Czy to jest Mission Impossible? A po, po pierwsze, to jest kwestia całkowicie w jego rękach. Wszyscy my jesteśmy bardzo chętni do tego, żeby Aleksander Kwaśniewski startował. Natomiast czy to, czy to będzie start do wyborów europejskich, to jest moim zdaniem pytanie o jego. Tak naprawdę o to, co on chce dalej robić. Bo pamiętajmy, że były prezydent w Parlamencie Europejskim i to nie jest kwestia Aleksandra Kwaśniewskiego samego, to jest kwestia też jakby nas. I jeśli tam nie będzie robił czegoś konkretnego, to nie jest kwestia stanowiska, ale czegoś konkretnego, to jest bez sensu, żeby on tam szedł, bo się zmarnuje. To Kwaśniewskiego prostu. nie wie pan, a Olechowskiego pan mówi. Olechowski jest osobą, z którą utrzymuje stały kontakt i jesteśmy, wydaje mi się, bardzo zaprzyjaźnieni i uważam, że jego poglądy w sprawie ewolucji Europy Plus są takie same jak moje i mam nadzieję, że razem będziemy uczestniczyć. Czy Olechowski będzie kandydował, zobaczymy, ale w każdym razie razem podzielamy zdanie, że to może być coś, w którym liberałowie polscy mogą się zrealizować. Miejsce. Gdyby jednak ten Titanic nie zatonął i gdyby górę lodową jakoś ominął, widzi Pan Europę Plus kiedyś w koalicji z Platformą? Absolutnie nie można tego wykluczyć, oczywiście. Bo jakoś Mam nadzieję, Donald że w zmienionych warunkach. ostatnio na Leszka Millera i SLD LDS O nie ostatnio, tylko że ostatnio się, proszę o wybaczenie za ob, ob, słowo, wysypał się w tej sprawie. Ja jestem przekonany, że Donald Tusk jest umówiony z Leszkiem Millerem na, na rządzenie w przyszłej kadencji i na ciche wsparcie Leszka Millera w tej kadencji, jakby zabrakło paru głosów, na przykład po wyrzuceniu go wina. Po co to dzisiaj robi w takim razie? Po co się wysypuje? No Bo Donald Tusk raczej znaczy, przez przypadek takich rzeczy nie robi w autoryzowanym wywiadzie, zwłaszcza. No, wie pan, moje doświadczenia są bardzo bogate z Donaldem i, i mam wrażenie, że czasami mu się zdarzało tak powiedzieć coś, czego potem żałował. Nie powinien moim zdaniem z punktu widzenia rywalizacji wewnątrz platformy tego robić jeśli w jakikolwiek sposób sobie racjonalizuje, to to jeśli, jeśli, jeszcze raz podkreślam, panie redaktorze, to dlatego, że być może usiłuje usłyszeć, ilu ludzi w platformie, odmawia koalicji z SLD i mówi po moim trupie, ja wystąpię wtedy z platformy i w, ma taki majutki kajecik, w którym sobie ołóweczkiem spisuje te nazwiska. I te Potem nazwiska nie znajdą powiesi. się na liście, tak. Nie, nie powieść. One się po prostu nie znajdą na liście. Czyli co, dni wina w platformie policzone? Tak, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że ton tego listu świadczy o tym, że on sobie zdaje z tego sprawę, że Donald Tusk go nie chce, że Donald Tusk go uważa za ciało obce i za osobę nieprzewidywalną w kontekście właśnie planów koalicji z SLD. Bo Donald na pewno ma plan ko takiej koalicji i przed wyborami, zważywszy, że ta koalicja może na paru głosach zaledwie wisieć, przed wyborami się musi pozbyć tych, którzy tego nie akceptują. Czyli wygra wybory i urządzi partyjnej opozycji Bereza Kartuską. O Jezu, od razu Bereze. To no, nie będzie Bereza, to będzie bardzo grzecznie. Jak pan pamięta, pan Jadak, nie, nie wiem, czy pan pamięta, Donald Tusk wielokrotnie to już robił. O, począwszy od 93 roku, nie wiem, czy pan pamięta, w 93 roku Jan Pamuła wygrał z nim rywalizację wewnątrz y, y, klubu. I y, 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 żadna z osób, które popierała wtedy Pamułę, nie, nie znalazła się na listach wyborczych. To ostatnie pytanie od słuchaczy. Skąd biorą się nieustające wątpliwości na temat Aleksandra Kwaśniewskiego i alkoholu? No absolutnie biorą się z tego, że, że widzieliśmy kłopot na, na konferencji prasowej. No, no, i no wszyscy... właśnie, skąd się bierze no, ten problem? No, nie no, ja, znaczy na pewno on się nie bierze z problemów alkoholowych, no to... to... To wiem, bo, bo widziałem Aleksandra Kwaśniewskiego w sytuacjach publicznych i wiem, że, że to nie jest ten problem. I mam nadzieję, że, że taki problem prezentacyjny, to znaczy problem, w którym on jest w słabszej formie, nie występuje, już nie, nigdy nie wystąpi publicznie. No bo Aleksander Kwaśniewski jest człowiekiem, który ma niezwykły dar rozmawiania z ludźmi i z całą pewnością nie ma problemu zdrowotnego. Paweł Piskorski, dziękuję bardzo.